Nie, on zaraz z tej czapki wyjdzie, już się rusza. To, to co mówisz, to się nagrywa, będzie na filmiku w internecie. To ja przestanę mówić, bo tylko zepsuję, wiesz, oglądalność. No, no, masz dobry głos. No bardzo. Lektorski. No ja tak, no na pewno. Ja nie mam ci niczego głosu. No, wyjąłem go. Maciuś, zobacz, jest, jest. Co się dupą do niego odwracasz? Zobacz, jaki fajny. No, to mu się nie podoba. Jak masz na imię? On mówi, że ma na imię Jerzy. Maciuś, zobacz. Zobacz, jest, jest. Maciek, tu. Chodź. Zobacz tu, Maciuś. Tutaj, zobacz tu. Oho. Maciek powąchał. Kicia, chodźcie. Co? Prawie, że się dotknął go. I poszedł. Ale nic się nie rusza. Nie, głowę nie schował. Nie. Nie, no był kłębuszek, jak go w czapce niosłem, a teraz nie. Normalnie stoi tak sobie. Aparat mu ustawiłem przed głową. Kicia, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, wesoła ciotka, chodź. Chodź, pokażesz, co potrafisz. Chodź, kicia. Kicia, chodź. Chodź, chodź tu. Chodź, kicia, chodź. Chodź tu, kicia. No kurczę, no chcę, żeby kot do jeża poszedł tak. Chodź. Kicia, chodź. Kicia, chodź tu. Chodź. Chodź tu, kitka. Chodź tu. Tu dwa są jeszcze inne. O, wesoła ciotka podeszła. Ona jest taka rozdrabiana. Zobaczymy, jak ona... No, kicia, przywitaj się z jeżem. No, ona już chyba jeża zna, bo one tu przychodzą, mleko wypijają. Nie robi dla niej wrażenia żadnego. No. No, pokaż się. O Jezus, ta kocicha zamiast się jeżem interesować, to ona się aparatem interesuje. Zostaw mi aparat. Uciekaj. No, za smycz mi zaczęła ciągnąć. No. W ogóle koty się nie interesują jeżem. Kicia, chodź. O, skacze na drzewo teraz. Chodź. Chodź, wesoła ciotka, chodź. Chodź, kicia. A jeszcze tak jakby... O, przyleciały jeszcze dwa następne koty. Trzy. O, przyszedł. Przyszedł najstarszy, Basior. Chodź, kicia. Chodź do jeża. No. Basior, chodź do jeża. One się boją chyba go. Nie. Słuchaj, przecież one chodzą tutaj, to te jeż tak samo po nocy chodzą, to oni się znają. Dla kotów jeż nie jest żadną. Dla kotów jest zwierzęciem znanym, że one się spotykają co noc. No nie chce się ruszać nic. Nasz Jerzyk. Podejdę troszkę dalej, nie? Bo
Może za blisko to nie chce. Może się denerwuje, bo to, to też ma jakieś odruchy tego typu. Się boi. No wiesz, na pewno jest tak zestresowany trochę, że hałas, że się go rusza. Ale o dziwo, no, nie zwinął się w kłębek, tylko normalnie patrzy. To musi być bardzo swojowy, bo swój. Bo zazwyczaj to się zaraz, jak się człowiek do takiego stworzonka zbliża, to się taki kłębuszek się zrobi, że się trudno go w ogóle patykiem ruszyć. Bo ja to kiedyś w lesie, jak spotkałem, wyszły z koleżanką, jak Maciuś. Co wesoła ciotka? Nie chcesz do jeża? O, ucieka, ucieka. Ale zasuwa. No, ucieka teraz. Jakby nie było, to zaraz dyla dał. No, kolego. Zasuwasz szybko. Masz chody. Nie? Ja to musi być młody. Gdzie tam? Wygląda na takiego byszachę. No, odejdę od niego dalej, to będzie chodził. Do 10. Do 10, no. Znaczy poza DPS-em. Aha, poza. Mhm. No to jak na tej rehabilitacji też. O 10, kurda. Chodziły i sprawdzały. No, o prywatnych rzeczach nie mów, bo to się nagrywa, będzie w internecie. Aha. No, idzie. Idzie, tak. Idzie, zaraz wejdzie pod krzaki i go stracę. O. Schował się pod krzaczek. No i dobrze. No to już jest jego miejsce. Już jest. Tak. No już kiedyś go miałem, to mi wlazł pod schody, tak jest podjazd, gdzie nie można było się dostać. No ale to przynajmniej dzisiaj mi się udało. Maciuś, idziemy? Nie ma jeża. No, Basior? Nie, Basior? Dobra, idę, bo już zimno mi. A wiaterek jest? Nie ma, ciepło jest. Ciepło jest. Ja pozamykałam okna, to nawet nie wiem. Bo ja muszę zamknąć, bo ja na parterze, to ja muszę pozamknąć.